16 marca wspominamy świętego Juliana Starsu, męczennika. Julian był synem senatora, poganina i chrześcijanki. Pochodził z Tarsu w Cylicji na terenie dzisiejszej Turcji. Miał 18 lat, gdy wybuchło prześladowanie chrześcijan za panowania Dioklecjana. Przez rok Julian był przetrzymywany w więzieniu. Od czasu do czasu przywiązywano go do wielbłąda i włóczono po różnych miastach. W ten sposób chciano go zmusić do wyparcia się wiary w Pana Jezusa. W pewnym momencie złapano jego matkę i zaprowadzono do więzienia z poleceniem, by odwiodła syna od wiary chrześcijańskiej. Zgodziła się pójść do więzienia i przez 3 dni umacniała go w wierze i zachęcała do wytrwania aż do końca. Julian, ponieważ był wiernym wyznawcą Chrystusa, został włożony do worka ze skorpionami i innymi jadowitymi gadami i wrzucony do morza. Zginął około 305 roku. Chrześcijanom udało się wydobyć z morza ciało męczennika i pochowali je w Antiochii Syryjskiej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Juliana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.